Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam do subskrypcji kanału, do obserwowania. Ze mną jest dzisiaj dr Janina Petelczyc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, również Fundacja Terra Brasilis. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Na ile dzisiaj Brazylijczycy 10 października mają nadzieję na jakieś głębokie zmiany w kraju? No to zależy, którzy Brazylijczycy, bo powiedziałabym, że połowa ma wielkie nadzieje na zmiany, a druga połowa ma nadzieję, że żadnych zmian nie będzie. Jesteśmy w przededniu, właściwie 20 dni dokładnie przed drugą turą wyborów prezydenckich, gdzie bardzo równo rozłożyły się głosy w pierwszej turze, to znaczy ponad 43% otrzymał obecny prezydent Jair Bolsonaro i prawie 50, no 48 i trochę Lula da Silva. To są skrajnie różne wizje przyszłości Brazylii i Brazylia jest bardzo podzielona, więc no tak jak mówię, ci, którzy głosują na Lulę, chcą zmiany, chcą innej prezydentury, chcą innego podejścia do przyszłości, a ci, którzy chcą Bolsonaro, no podoba im się to, co się dzieje. Jest to niezwykle podzielony kraj w tej chwili. Ale czy można to porównać do wojny polsko-polskiej? Czy takie emocje również towarzyszą Brazylijczykom? Szczerze mówiąc, myślę, że nawet większe. Tutaj podział jest bardziej jasny. To znaczy w Brazylii mamy realny i rzeczywisty podział na prawicę i lewicę. W Polsce mi się wydaje, że to jest bardziej centroprawica i skrajniejsza prawica, jeśli mówimy o tych takich najbardziej licznych obozach. Ale no jednak nasza debata, chociaż bywa bardzo nieprzyjemna i na pewno narzekamy na nią, jest nieporównywalna do brazylijskiej, chociażby dlatego, że w Brazylii niestety, ale dochodzi także do przemocy. Dochodzi do takiej przemocy, gdzie zwolennik jednego kandydata morduje drugiego, bo i takie sytuacje miały miejsce, gdzie kandydaci w wyborach prezydenckich często występowali w kamizelkach kuloodpornych ze względu na obawy przed zamachem, gdzie znacznie zwiększono policję, która chroni głównych kandydatów. Więc tutaj pod tym względem powiedziałabym gorącej emocji jest w Brazylii jeszcze gorzej. Przede wszystkim ta przemoc i agresja, także słowna, jest rzeczywiście ogromna i przykro jest patrzeć na to i czytać to. W Polsce także mamy ten problem jak na całym świecie, bo zwróćmy uwagę, że to nie jest tylko problem naszego kraju, ale wydaje mi się, że Brazylia w tych wyborach w 2022 roku sięgnęła już apogeum, jeśli chodzi o skrajność emocji, skrajność także przemocy jednych wobec drugich. Co powoduje właściwie te skrajności? O co Brazylijczycy się spierają? Jaka jest wizja państwa? Jair Bolsonaro jest prezydentem, który rządzi teraz od 4 lat, który no, jest takim prezydentem, który, jak większość z Państwa pewnie wie, jest dosyć kontrowersyjną postacią. Popierał dyktaturę wojskową, która skończyła się w 1986 roku w Brazylii. Jest człowiekiem, który jest zwolennikiem rozszerzenia dostępu do broni, zresztą o ponad 2 miliony liczba broni w kraju się zwiększyła dzięki jego prezydenturze. Jest człowiekiem, który twierdził, że nie ma czegoś takiego jak COVID, że to jest grypka i nie należy się tym przejmować, a Brazylia jest drugim najbardziej dotkniętym krajem świata pod względem liczby ofiar śmiertelnych po Stanach Zjednoczonych. Więc no, jest tutaj dużo kontrowersji, a jednocześnie on tak jest bardzo liberalny ekonomicznie, jest za prywatyzacją, bardzo wzmacnia takich wielkich posiadaczy ziemskich. To agrobiznes jest jego podstawowym wolontariatem, chociaż, przepraszam, nie wolontariatem, tylko elektoratem. Jego, no i ewangelicy, czyli ludzie o bardzo skrajnie konserwatywnych wartościach, bo to są tacy ewangelicy jak w Amerykach, a nie tacy, którzy nam się kojarzą w Europie Zachodniej. Natomiast Lula da Silva też już był prezydentem, co też jest myślę dosyć ciekawe w latach 2030 i on jest ewidentnie prezydentem i człowiekiem w tej chwili już o lewicowych poglądach, który doprowadził do wyjścia z ubóstwa miliony Brazylijczyków, co było absolutnie bezprecedensowe i w historii świata i w historii samej Brazylii oczywiście. Natomiast za jego rządów, a właściwie jego następczyni wyszły na jaw wielkie afery korupcyjne. Nie we wszystkie byli zaangażowani tylko reprezentanci partii rządzącej, no ale wiadomo, że to odium spada zawsze na nich. I doszło do takiej sytuacji, że Lula da Silva sam trafił do więzienia, chociaż wyrok jego został już anulowany i uznano, że był to proces przeprowadzony niezgodnie z procedurami. Czyli zgodnie z prawem jest niewinny, ale tak naprawdę nie wiemy, czy jest winny, czy niewinny. Natomiast ta karta korupcji cały czas wraca w tej debacie prezydenckiej.
Także no, są to skrajnie różne wizje. Na pewno Lula da Silva jest bardziej równościowy, chce walczyć z ubóstwem i walczyć z głodem, bo powiedzmy też, że w Brazylii głód wrócił, to znaczy była Brazylia skreślona ze światowej mapy głodu, ale niestety pandemia i kryzys sprawiły, że znowu tam wróciła i 33 miliony ludzi głoduje. Lula da Silva twierdzi, że on sobie umie z tym poradzić, bo już umiał, kiedy rządził, a Bolsonaro twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak głód w Brazylii, więc no, widać tą różnicę w podejściach. Pozostaje mi zatem zapytać, jaki wpływ mają brazylijskie wybory na sytuację geopolityczną w regionie, na relacje z sąsiadami w Ameryce Łacińskiej? Z całą pewnością polityka zagraniczna, tak samo jak polityka społeczna czy ekonomiczna obu kandydatów różni się, więc problem Jaira Bolsonaro polega na tym, że ma coraz mniej sojuszników, to znaczy takich, których miał wcześniej. Przede wszystkim Donald Trump był jego sojusznikiem i warto powiedzieć, że on poparł go w tych wyborach, to znaczy Donald Trump oficjalnie powiedział Brazylijczykom, że poleca im Jaira Bolsonaro jako przyszłego prezydenta, żeby ponownie na niego głosowali. Lula da Silva jest mniej proamerykański, chociaż teraz oczywiście, kiedy Joe Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to sytuacja jest trochę inna, ale myślę, że przede wszystkim stosunek do Stanów Zjednoczonych to jest to, co różni prezydentów w historii całej historii Brazylii. No a jeśli byśmy spojrzeli na takie kwestie geopolityczne, już nie wchodząc w taką stricte politykę, tylko sytuację na świecie, to myślę, że najważniejsze dla nas wszystkich jest to, żeby Brazylia wybrała takiego prezydenta, który zacznie pilnować wycinki Amazonii, bo to jest w tej chwili jeden z największych problemów naszego świata, zmiany klimatyczne, i niestety Brazylia bardzo się do tego przykłada. I od czasów, kiedy Jair Bolsonaro jest prezydentem, ta wycinka znacznie się zwiększyła, przede wszystkim przez to, że zmniejszono kontrolę i nakłady na pilnowanie tego, jak lasy są wycinane i wypalane. No i niestety jest taki cały dyskurs w Brazylii, który mówi o tym, że wspaniale sobie północ globalna to wymyśliła, że najpierw wycięli swoje lasy, rozwinęli się, a potem stwierdzili, że teraz już koniec rozwoju i Brazylijczycy, wy macie też przestać wycinać swoje lasy. Więc to jest zrozumiała taka emocja negatywna w stosunku do tego. No ale myślę, że powinniśmy i jeśli wygra Lula da Silva, jest większe prawdopodobieństwo, że tak się stanie, że globalna północ powinna wspierać Brazylię tak, także finansowo w tym, żeby jednak do wycinki lasów Amazonii już na taką skalę, jak dochodzi w tej chwili, nie dochodziło. I myślę, że to z punktu widzenia nas, także tu w Polsce, to jest chyba najważniejsza z kwestii, która będzie rozegrana w ciągu najbliższych 3 tygodni. Będziemy wiedzieli, jak będzie się to dalej toczyć w Brazylii i na całym świecie. A czy Brazylijczycy są świadomi tej wycinki, skali tego problemu? Oczywiście, że tak. To znaczy, część przyjmuje to do wiadomości, część nie. Bolsonaro, tak jak z kwestią głodu, tak tutaj także przeczy danym. Natomiast pojawiają się dane w tej chwili już satelitarne, tak, które są w stanie naprawdę co do kilometra kwadratowego namierzyć wycinki i wypalanie lasów. I te dane, no, nie da się im zaprzeczyć. W Brazylii to też jest ważny temat w czasie debaty czy w wyborach do kongresu, bo też takie były i w 2 października, i w wyborach prezydenckich. I też bardzo ważna postać jest Marina Silva. Ona była też kandydatką w poprzednich wyborach prezydenckich. Wcześniej współpracowała z Lulą, ale odeszła z jego rządu, bo uznała, że był za mało ekologiczny. No i teraz wróciła do Luli, popiera go oficjalnie. To jest, myślę, bardzo ważny głos dla osób, dla których ekologia jest ważna i mają razem tworzyć program pomocy i Amazonii, i ludności rdzennej, bo przecież cały czas w Brazylii 2 miliony obywateli to jest ludność rdzenna i duża z nich część mieszka właśnie na tych terenach. Także ten temat jest obecny w debacie i ci, którzy chcą, widzą te dane, ale jest też problem związany z tym, że jest to, zdaje się, psychologiczny zresztą proces, że nie przyjmujemy tych danych do wiadomości, zgadzają się z naszymi poglądami. Tutaj już niewiele da się zrobić. Druga tura 30 października i chyba nikt nie może dzisiaj przewidzieć samych wyników wyborów. Myślę, że nie, chociaż troszeczkę szala moim zdaniem przechyla się na stronę Luli da Silva, tym bardziej, że dane dotyczące, ponieważ przed wyborami były sondaże, które bardzo myliły się co do Bolsonaro i przedstawiono, znaczy był niedoszacowany, i przedstawiono wiele analiz, które wyjaśniają to niedoszacowanie. I jedną z bardziej przekonujących jest to, że większość osób, które chciało zagłosować na Bolsonaro, zrobiło to już w pierwszej turze, to znaczy odpływ od innych kandydatów już był w pierwszej turze ku Bolsonaro, więc prawdopodobnie on już dużo więcej głosów
nie zdobędzie, ale było też 20% osób, które w ogóle nie głosowały, chociaż w Brazylii jest obowiązek głosowania, więc no zobaczymy. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, chociaż przypuszczam, że jednak Lula da Silva jest minimalnie bardziej, ma większe szanse na zwycięstwo. Dziękuję serdecznie za ten komentarz, dr Janina Petelczyc. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również, do widzenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.